wyczekiwali drzwa. I oto bym co zrobił jeszcze. Oj, stary, u ciebie to już teraz w pogodzie. O, o. Co tu ma pod tyłu wiatry? Ale wiesz co, stary, ja napisała list do Wojtka. Tak? Tak. No, a ja nie słyszałem, to bo... Tania, przeczytaj no, bo ja nie wiem, czy byku mnie narobiła. Dajcie, matury, dajcie, to przeczytam. Ziora, ale jakby tu tego posłuchali, jakby śpiewali, to tatulo z matulą se nieźle dawali. A to nieźle dawali. No tak, ale ile mi lat wytrzymali, a wy przekrew to tam o ile to już się rozchodzi tam. No dobra, tatulu, no. Czytaj. Drogi syn, pisza do ciebie tych poraźniek, żebyś wiedział, że do ciebie piszą. Jak ten list dostaniesz, to znaczy, że do ciebie doszedł. Jak go nie dostaniesz, to daj mi znać, wyślę go jeszcze raz. Piszę do ciebie pomału, bo wiem, że ty nie umiesz szybko czytać. Niedawno tato przeczytał w jakiejś gazecie, że na więcej wypadków się zdarzyło kilometr od doma. Więc przeprowadziliśmy się trochę dalej. Mieszkamy teraz we fajnej chałupce. Jest tu pralka, choć nie jestem pewna, czy się nie zepsuła. Wczoraj, gdzie chłopak do pranie, pociągnęła ten sznurek i pranie też wsiąkło. Ale przecież się z tego powodu nie powiesza. Pogoda nie jest najgorsza. W zeszłym tygodniu lało ino dwa razy. Za pierwszym razem 3 dni, a za drugim 4. Co do kapoty, którą chciałeś, to ujek Pietrek powiedział, że jak ci ją poślę z guzikami, to będzie dużo kosztować, bo guziki są ciężkie. Bez to oderwała te guziki i wsadziła ci do kieszyni. Tato dostał robota. Jest dumny jak pop, bo ma pod sobą jakieś 500 ludzi. Wysiło truba na cmentarzu. Twoja siostra Julka, kiedy wyszła za mąż, w końcu urodziła. Nie znamy jeszcze płci, więc nie powiem ci, czy żeś wujkiem albo ciotką. Jak to będzie dziąska, twoja siostra chce ją nazwać po mnie. I no to będzie dziwnie gadać na swoją córkę mamo. Gorzej jest twoim bratem Jankiem. Zamknął auto i ustawił we środku klucyki. Musiał iść do domu po drugi kumplet, żeby nos wyciągnąć ze środka. Jak się będziesz widział z gocho, pozdrów ją młody mnie. A jak nie, to nic nie godaj. Moja mamula Lusia. Po skryptu. Chciała ci wsadzić do listu po raz wody, ale już zakleiła kuperę. No, matulu, żadnego byka żeście tu nie zrobili. Chyba żeście do szkoły do Czerniewic chodzili. No. Tradycji trzeba dochować, pochodzić chce wierań.
my, bo pochoda nie chodliwy. Lecz ty wasa i szyneczka, no i dobra gorzałeczka. Lecz ty wasa i szyneczka, no i dobra gorzałeczka. Po czerniemi co jedziemy, tam go bardzo wypalimy. Soda na ruch to wspaniały, pełny worek nam napchały. Soda na ruch to wspaniały. Szanowna Pani, jakie kryteria doboru Pani stosuje? Kogo Pani nawiedza? Kogo? A tych złych, niedobrych ludzi. Żeby były, wie Pani, grzeczne. Bo jak nie będą grzeczne, to wszystkich wykoszę. To jak trzeba żyć, postępować, żeby się wywinąć od Pani kosy? O, żeby być grzeczny, posłuszny. Wódki nie pić. No. Dlaczego ta śmierć taka pogodna? To znaczy ja? Czy dużo pracy Pani ma? Bardzo dużo. Jak takie starsze ludzie, czy jak to już lecę, żeby poszły sobie do nieba. No ale dlaczego? Przecież ci starsi ludzie przeżyli życie, ciężko pracowali i teraz, kiedy wreszcie mogą sobie odpocząć, wyjechać gdzieś, pomarzyć, to Ty je zabierasz? No jak chore są, to na pewno ich zabieram. Bo zdrowych nie, tylko chorych. To ja życzę mniej pracy i oszczędź nas trochę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Armaty czynią nas silnymi, masło tylko tłustymi. Jak masło topnieje na słońcu, tak kobieta w towarzystwie mężczyzny traci głowę w końcu. Przed nami także budynniczanki z Glinnika, gmina Lubochnia. Jak ostatni, to ostatni, gdzieś na siedzie buchy ma. Jak ostatni, to ostatni, niech się trzęsą babskie zatki. Jak ostatni, to ostatni, pobiją se wszystkie babki. I choć będzie boleć głowa, jutro środa, bo pierwszona. Ostatki to jakby szlaban. Na co? No, na czas zabaw, na czas takiego życia pełną piersią. No to czas, kiedy jeszcze możemy się bawić do 12. No a później no, posypanie głów popiołem, już taka troszeczkę wyciszenie, przygotowanie do tego kolejnego okresu, tak ważnego w naszym chrześcijaństwie, związanym z zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. A dzisiaj mamy taką kolejną imprezę powiatową, która jednoczy wszystkie gminy powiatu tomaszowskiego, reprezentacje zarówno kół gospodyń wiejskich, jak i innych organizacji, które działają w terenach wiejskich, po to, żeby w różnych formach artystycznych zobaczyć ich dorobek. W formie najczęściej jest to kabaretowej, ale też związanej ze strojami, z oprawą muzyczną, bardzo różną, bardzo ciekawą, charakterystyczną dla regionu, z którego dana grupa jest. A regiony, mimo że jesteśmy w powiecie tomaszowskim, po prostu różnią się. Takie stare powiedzenie ludowe mówi, jak ostatki to ostatki, niech się trzepią babskie zatki. Skąd to się wzięło? No, myślę, że w naszej kulturze to jest wiele mądrych takich powiedzeń, takich przysłów, które mają swoje źródło w naszej kulturze ludowej, bo tam się wszystko zaczęło. Ta nasza kultura, nawet wysoka, kiedyś nie było miast, kiedyś nie było wielkich metropolii, natomiast były wsie. I z tych wsi w wyniku rozwoju cywilizacyjnego dopiero powstały miasta. Także gdzieś tam tkwią nasze korzenie i właśnie z tych korzeni i właśnie te korzenie staramy się tutaj w powiecie tomaszowskim
no po prostu o nich pamiętać i to, co się da, można powiedzieć czasami w zmodyfikowanej formie, przedstawiać również takiemu szerszej rzeszy społeczeństwa. No jak Państwo widzicie, zainteresowanie tą imprezą jest bardzo duże. Tutaj zawsze wszyscy się świetnie bawią do godziny 12. No i ta tradycja właśnie związana z tym trzęsieniem, no po prostu jest kultywowana. Jak nazywamy ostatki inaczej? O! No ja nie pamiętam innej nazwy. No też. Podkoziołek, śledzik, mięso pusty. Pani jest dobrze, widzę, przygotowana z tego. Ja może mniej, no bo po prostu bardziej w tym uczestniczę, bardziej staram się o to dbać, żeby to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, bez jakiegoś takiego głębszego zgłębiania. Natomiast myślę, że wszystkie osoby, które tutaj są na sali, o tych terminach, o których pani mówiła, na pewno dzisiaj usłyszą i moja pamięć się odświeży. Hej, wy wszyscy tam z pojazdu, co tak smutno siedzita? Myślę, że i wy się dobrze bawita, a jak gorzoweczki dostanie ta, po parkiecie potańcuje ta. Z uśmiechem na twarzy, z piosenką na ustach witamy Zespół Ludowy Łucy Babki, gmina Ujazd. A niech będzie pochwalony. Wybaczcie mi, pani matko, Jożem dziś niełowolony, ale szyj się u was będzie, kiedy taki chłopok jak ja rzeźby przywezie. Krowa się wycieli, dzieweczka za mąż wyjdzie, moi wyjdzie mi matuchno jojeczek pić. Jo, będę was żyć. Ale dejcie mi jeszcze jojek kopę i obym se nasadził na wiosnę kopę. Bye.
samych kobiet zobaczył, to za nimi patrzy, a ja tu będzie dziecko, to nie. Zobacz, jakie laski w pierwszym rzędzie. Co jedna to Drugiego my zjedli po drodze pod krzoczki. No i trzeciego jest w obiądze. No jest. Ale czwartego nie ma. A ja nie wiem, co się stało z czwartym. Trzeba właśnie ten koszyk uspokoić. Jo nie jodym. Nie jodym.
A za co ten brzuch taki te rodzice dostały? No z jodem, z jodem! A ja gospodynie rączkę pocałuję, gdzie gospodyni coś ich podaje. Niech on się wiedzie, inwentorza wun przybędzie, a my za to na nowe lato zdrowia życzyć będzie. Za te dary dziękuję. A teraz chodź tam, wszyscy wstawmy. Siedziała, bo mi zarządzała, spojrzała na los, porego kota ją brała. Spojrzała na los, porego kota ją brała. Żeby mój powiedział, co ja tutaj robię, a to by mnie uwiązał głowo, że przy żłobie. A to by ją uwiązał głowo, że przy żłobie. Nie znasz odpowiedzi, nie znasz. Nie
wyznać. Dziewczę piękniejsze na cały świat. Miłość jest większa na cały świat. No, może też. Zaraz! Co mi tak mi się z grzechu nie wyminie. O tak, tak. Chciałem, a przeszyła swoim kropem. Przyszedł gada głupowy.